Cześć, witam Was w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się profilami kolorów. Jak do tej pory z teorii kolorów na kanale omówiłem głębie kolorów oraz balans bieli. Dzisiaj trzeci temat, który powinien wszystko doskonale Wam spiąć, tak abyście mieli całkowite podstawy, jeżeli chodzi o kolory. Aby zacząć omawiać profile kolorów, musimy wrócić do źródeł, musimy wrócić do naszego oka i to, w jaki sposób nasze oko odbiera właśnie kolory. Dobra, nie owijając za bardzo w bawełnę, przejdźmy może od razu do konkretów. Dobra, będę tutaj czytał ze źródeł, które znalazłem w internecie, także wybaczcie mi, ale lecimy po kolei. W oku znajdują się trzy rodzaje czopków, które są wrażliwe na podstawowe barwy widmowe. Czerwoną, zieloną i niebieską. Czyli na szczęście mamy tutaj spokój, ponieważ no wiadomo, RGB to już jest połowa sukcesu. Nie musimy dodatkowo jakichś transformacji tutaj kombinować. W zależności od stopnia stymulacji poszczególnych czopków widzimy określony kolor, w którym można przedstawić jako kombinację tych trzech podstawowych barw. Barwę białą zobaczymy, gdy wszystkie trzy rodzaje czopków są pobudzane jednakowo silnie. Czyli jeżeli na te nasze czopki, które są odpowiedzialne za odbiór poszczególnego koloru, będą padały takie same, powiedzmy, o takim samym natężeniu poszczególne barwy, czyli RG i B, zobaczymy barwę białą. Dobra. Jeżeli będziemy to próbowali przedstawić za pomocą jakiegokolwiek diagramu, no to nic innego nam wyjdzie jak koło barw. Koło barw jest to dokładnie jakby graficzne przedstawienie tej definicji, którą Wam przed chwilą tutaj przeczytałem. W środku znajduje się zaznaczony punkt barwy białej. I teraz na chwilę musimy się trochę zatrzymać, ponieważ bardzo istotna informacja. Tutaj nie widzicie w ogóle koloru czarnego. Koloru czarnego tutaj nie ma. My operujemy tylko i wyłącznie na barwach, na kolorach. Dobra, a dlaczego tego koloru tutaj nie ma? Tutaj w zależności od źródła, od źródeł, które znalazłem w internecie, to koło barw to jest bądź diagram chromatyczności, bądź jeżeli rozmawiamy na przykład o sygnale telewizyjnym, diagram chrominancji, bądź sama chrominancja, czyli coś, co odpowiada za kolor. Jeżeli natomiast będziemy chcieli dodać do tego właśnie poszczególne jasności tych kolorów, na przykład czarny, bardzo jasny, zielony, to musimy operować jeszcze na luminancji, czyli na światłach bądź jasnościach. Tutaj różne źródła różnie podają. Dobrze, i teraz gdybyśmy chcieli przedstawić jednocześnie chrominancję i luminację, żeby już mieć wszystkie możliwe barwy, wszystkie możliwe odcienie tych barw, to co nam właściwie wyjdzie? W dużym uproszczeniu wyszedłby nam walec. Nasze koło, które widzicie na ekranie cały czas, byłoby tutaj w środku gdzieś tego walca, natomiast spód walca byłby całkowicie czarny, a góra całkowicie biała. No może nie do końca całkowicie biała, jeżeli byśmy mieli taki ultra jasny zielony, no to byłby taki, taka delikatna ta zielonkawa na przykład poświata. Także my cały czas operujemy na chrominancji, chromatyczności, w zależności od źródeł, jakie podają, generalnie o to chodzi. Luminancja jest dużo prostsza do zrozumienia, ponieważ operuje tylko i wyłącznie na jasnościach bądź na światłach, w zależności też od źródeł internetowych. Dobra, jeżeli ktoś ma problemy ze zrozumieniem różnic, to polecam zwizualizować sobie na przykład, jak działają światła takie typowe na drodze nad skrzyżowaniem. Klosz cały czas pozostaje na przykład zielony, czyli to jest nasza chrominancja. Natomiast lampa, żarówka, która znajduje się pod tym kloszem i która go odświetla lub nie, to będzie nasza luminancja. Najprostsza możliwa definicja, żeby wszyscy dokładnie zrozumieli, o co tutaj chodzi. I kolejna rzecz. Jeżeli będziemy chcieli to przedstawić za pomocą głębi kolorów lub opisać głębie kolorów za pomocą tej chrominancji i luminancji w zależności, to jeżeli przyjmiemy, że głębia kolorów, na przykład 8-bitowa, 0 oznacza całkowicie czarny kolor, 255 oznacza całkowicie biały kolor, a gdzieś w środku liczba 128 będzie oznaczała na przykład zielony, taki równo nasycony zielony, to w tym momencie od 128 do 255 będzie to chrominancja, ponieważ nie ma tam czarnego, a od 0 do 128, czyli te ciemniejsze kolory, to będzie tak mniej więcej chrominancja zmieszana z luminancją. Całość to jest oczywiście ten nasz walec, który ma
spód czarny, górę białą, w środku wszystkie możliwe kolory, oczywiście, jeżeli mówimy o RGB. Dobra, tyle jeżeli chodzi o wyjaśnienie takich pobocznych, powiedzmy, tematów. Dobra, lecimy dalej z tym naszym zmysłem wzroku. Okazuje się, że czopki w największym stopniu pochłaniają zielono-żółte światło o długości fali około 550 nanometrów i dlatego właśnie ludzkie oko najlepiej reaguje na światło o tej długości fali, jednak odbiór konkretnej barwy uzależniony jest od czułości poszczególnych czopków, a ich czułość jest uzależniona od fizjologicznych cech poszczególnych osób, więc każdy człowiek te same barwy odbiera troszkę inaczej. W związku z czym człowiek nie widzi dokładnie wszystkich barw, jakie w świecie istnieją. Niektórzy widzą więcej, niektórzy widzą mniej. Jeżeli chcemy to w jakikolwiek sposób znowu zwizualizować i przedstawić na naszym wykresie, na tym kole barwnym, to musimy dodać taki nieco zakrzywiony w kształcie podkowy diagram, taki powiedzmy rysunek, który będzie przedstawiał dokładnie to, w jaki sposób nasz wzrok postrzega barwy. I to oczywiście pełne małe oszustwo, ponieważ jak dowiecie się później, my za pomocą barw, które jesteśmy w stanie widzieć, przedstawiamy barwy, których już powiedzmy nasze oko nie dostrzega, w związku z czym tutaj też musicie wziąć pod uwagę to, że wszystko, co znajduje się poza tą charakterystyczną podkową, to są barwy przedstawione w taki sposób, abyście je mogli zobaczyć, aby wasz komputer był je w stanie wyświetlić, natomiast nie do końca w rzeczywistości te barwy to odpowiadają tym, których my powiedzmy nie widzimy lub odbieramy je dużo gorzej. Ok, tyle jeżeli chodzi o te podstawy, ponieważ są one bardzo ważne do dalszych rozważań. Teraz mamy profile kolorów. Profile kolorów może mieć dosłownie każde urządzenie, jakie przetwarza obraz. Aparat, telewizor, monitor, drukarka, skaner. Profile kolorów mogą być również w przypadku na przykład papieru fotograficznego. Papier fotograficzny również może posiadać swój profil kolorów i w różny sposób przetwarzać barwy. Jeżeli do tego dochodzi na przykład profil kolorów jeszcze drukarki, no to już robi się zamieszanie. W związku z czym ja omówię tylko trzy podstawowe profile kolorów. Te profile kolorów, które są powiedzmy od aparatu aż do monitora, aż do przetwarzania obrazu. Drobna uwaga, jeżeli chcecie, aby wasz monitor jak najlepiej wyświetlał kolory, powinniście ściągnąć ze strony producenta profile kolorów i zainstalować je w systemie tak, aby te kolory były jak najlepiej widoczne. Dobra, przejdźmy teraz może do konkretów. Pierwszy profil kolorów to jest profil sRGB i jest on na tym diagramie tutaj oznaczony kolorem niebieskim. Jest to profil kolorów, który zawiera w sobie jak najmniej barw. Ten profil powstał jeszcze w czasach monitorów kineskopowych, tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj ten profil jak najmniej barw jest w stanie zawrzeć na zdjęciu. Kolejny profil kolorów, ten oznaczony na czarno, to jest profil Adobe RGB. Jest to już profil taki powiedzmy profesjonalny i coraz więcej monitorów potrafi wyświetlić kolory pomiędzy tym profilem niebieskim, a tym profilem czarnym. Czyli w tym momencie często producent opisuje to w taki sposób, że dany monitor potrafi wyświetlić na przykład 80% kolorów profilu Adobe RGB. Najgorsze monitory potrafią wyświetlić na przykład 80-70% profilu sRGB. Są to naprawdę najgorsze monitory, taka powiedzmy tania chińszczyzna, totalny no name, tych powinniście się w trakcie ewentualnych waszych zakupów wystrzegać. I trzeci profil kolorów, który widzicie tutaj, ten oznaczony na takim beżowym bądź białym kolorze, w zależności od tego, jak wam to się pokaże na ekranie, będzie profilem Pro Photo. Jest to profil, który jest najbardziej adekwatny do zadań fotograficznych. Ten profil jest domyślnym profilem koloru, który ma w sobie program Lightroom i za pomocą tego właśnie profilu koloru program Lightroom przetwarza wszystkie wasze zdjęcia. Jak widać, wychodzi on nieco w stronę niebieskich, nieco w stronę zielonych wyżej i bardziej powiedzmy w lewo niż faktycznie nasze oko jest w stanie rozróżnić dane kolory. Wszystkie profile pomiędzy tym, to tak jak wcześniej wspomniałem, dany monitor potrafi wyświetlić 80-70% danego profilu koloru i
profil danego monitora powinniście sobie na przykład ściągnąć i zainstalować. Podobnie z profilami drukarki, skanera i tak dalej, aby kolory były jak najlepiej widoczne. I tutaj jeszcze bardzo istotna uwaga, jeżeli chodzi o same te profile kolorów, które powinniście ściągnąć sobie, za co one właściwie odpowiadają. Ten profil nie zmieni nam kształtu tego trójkąta, natomiast będzie odpowiadał za to, aby ten zielony kolor nie był w żaden sposób przekłamany i na tym naszym kole barwnym nie został on delikatnie przesunięty w lewo bądź w prawo, ponieważ tak mogłoby się to skończyć w przypadku, kiedy macie niewłaściwie bądź niewłaściwie skalibrowany monitor. Ale to jest zupełnie tutaj inna historia i to tylko drobna dygresja z mojej strony, także tu musicie o tym wiedzieć, ale to jest naprawdę na kilka osobnych filmów, jeżeli mielibyśmy omawiać profile kolorów monitorów, drukarek i tak dalej. Dobra, jak to wygląda w przypadku aparatów cyfrowych? W większości aparatów cyfrowych profile kolorów mamy dwa: sRGB oraz Adobe RGB. Jak do tej pory nie spotkałem się z producentem, który wprowadziłby bądź profile kolorów, które trzeba z internetu ściągać, bądź profil kolorów na przykład Profoto. Nie kojarzę, nawet firma Hasselblad, nie udało mi się znaleźć żadnej informacji na ten temat, aby miała powiedzmy w swojej ofercie aparat, który posiada inny profil kolorów niż te dwa. Oni chyba w ogóle nie uznają profilu koloru sRGB, tylko Adobe RGB bądź w przypadku plików RAW, o czym zaraz się dowiecie, nie ma w ogóle żadnego profilu kolorów. Dobra, skoro już wspomniałem o tych plikach RAW. Dlaczego fotografowanie w plikach RAW jest tak bardzo istotne z punktu widzenia właśnie kolorystycznego? Na ekranie zobaczycie teraz dwa zdjęcia. Jedno jest z włączonym profilem w aparacie Adobe RGB, drugie to jest profil sRGB. Obydwa zdjęcia zostały wykonane za pomocą plików RAW, czy zapisane na karcie za pomocą plików RAW. Ja nie widzę absolutnie żadnej różnicy między tymi dwoma zdjęciami. Dlaczego? Ponieważ profil koloru w przypadku plików RAW jest całkowicie pomijany. Być może, nie wiem na 100%, aparat zapisuje informacje, jaki profil kolorów został ustawiony właśnie na karcie pamięci do tego konkretnego zdjęcia. Natomiast w programach graficznych jest on całkowicie pomijany. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w aparacie, który ja posiadam, Sony A7 II, głębia kolorów jest aż 14-bitowa, w związku z czym wydaje mi się, że daleko wykracza to poza profil Adobe RGB i w tym momencie bardzo dużo byśmy tracili. Także tutaj w przypadku profilu RAW nie musicie się w ogóle martwić o tym, jakie to są ustawienia i nie musicie w ogóle tych ustawień ruszać, aby uzyskać lepszy bądź gorszy efekt. Gorzej jest w przypadku plików JPEG, które w tym momencie zobaczycie na ekranie. I jak widzicie, albo i nie, ponieważ zależy to, jaki konkretny monitor posiadacie. Profil RAW, profil JPEG w przypadku Adobe RGB będzie dokładnie identyczny, czy zdjęcie wykonane w tym profilu kolorów. Natomiast w przypadku zdjęcia wykonanego za pomocą profilu sRGB, kolory będą bardzo mocno wyprane, będzie dosłownie brakować kolorów. Dlatego, jeżeli robicie zdjęcia, jeżeli musicie robić zdjęcia w przypadku właśnie JPEG-ów, starajcie się ustawić profil jak najlepszy dla waszego aparatu. W moim przypadku będzie to Adobe RGB, w przypadku waszych aparatów podejrzewam, że też, ponieważ każdy aparat obsługuje tego typu profil kolorów, ale jeszcze się upewnijcie tutaj w instrukcji obsługi. W przypadku zdjęcia wykonanego w profilu kolorów sRGB, co właściwie możecie z nim zrobić? No praktycznie niewiele, nie da się tych kolorów w żaden sposób odzyskać, nie ma magicznej metody. Te kolory zostały powiedzmy pominięte w procesie zapisu na karcie pamięci i nie znam żadnej metody, aby ten kolor odzyskać, aby zdjęcie było bardziej nasycone i zawierało dużo więcej kolorów. A gdzie właściwie najlepiej stosować dane profile? W przypadku, kiedy zanosicie wasze zdjęcie do druku, no to pozostaje wam zapisać je w profilu Adobe RGB. Możecie również ściągnąć profil kolorów danej drukarni bądź danego zakładu, który wywołuje zdjęcia, zainstalować go w systemie i wtedy obrabiać je w taki sposób, aby najlepiej były widoczne właśnie na wydruku. Natomiast profil sRGB głównie używany jest w internecie i tutaj wszystko zależy od bądź przeglądarki internetowej, bądź monitora, bądź systemu operacyjnego.
Tutaj wpływają trzy różne rzeczy. Jeżeli będziecie zapisywać w profilu kolorów sRGB, uzyskacie wbrew pozorom najlepsze rezultaty w przypadku, kiedy dane zdjęcie będziecie prezentowali w internecie. W przypadku profilu Adobe RGB może zdarzyć się sytuacja, że dany użytkownik, który będzie oglądał wasze zdjęcia, użytkownik internetu, nie będzie w stanie jego monitor wyświetlić tego poprawnie, w związku z czym te kolory będą jeszcze bardziej wyprane, będzie musiał po prostu sam system operacyjny je transformować w jakiś totalnie dziwny sposób. Obecnie coraz więcej systemów operacyjnych, przeglądarek akceptuje już ten lepszy profil kolorów, ale dla bezpieczeństwa jeszcze przez jakiś czas powinniście zapisać w profilu właśnie sRGB, aby one najlepiej wbrew pozorom wyglądały właśnie w trakcie oglądania tego w internecie. Dobrze, jeszcze jest jedna kwestia, o której no nie zapomniałem, ale zostawiłem ją na sam koniec. Mianowicie balans kolorów. Jeżeli do tego wszystkiego dorzucilibyśmy teraz do naszych profili, tego naszego ludzkiego oka, które mają kształt podkowy, trzech profili barwnych, które zmieściłem tutaj na naszym wykresie. Jeżeli byśmy dorzucili jeszcze wykres balansu bieli, to jak widzicie na ekranie, wszystko nam się doskonale tutaj spina. Mamy wykres, który doskonale mieści się nam w tych trzech profilach kolorów i jest on właśnie kwintesencją jakby koloryzacji tych zdjęć. W momencie, w którym będziecie przesuwać suwak balansu bieli w lewo bądź w prawo, zdjęcie będzie właśnie delikatnie, można by to tak powiedzieć, gdybyśmy odnieśli na tym wykresie to ten trójkąt, ale tylko dla tego zdjęcia, nie mówimy teraz o tym trójkącie sRGB, będzie się delikatnie przesuwał w lewo bądź w prawo i na tym właśnie polega zmiana balansu bieli. Także on będzie podążał za tym łukowatym tutaj naszym wykresem właśnie balansu bieli. I to powinniście tutaj również wiedzieć. Jest to bardzo istotna informacja, aby to sobie po prostu zwyczajnie zwizualizować. Jeżeli byście mieli zdjęcie i jego kolorystykę zamieścilibyśmy na tym właśnie wykresie, który byłby totalnie jakimś nie trójkątem, dowolnym kształtem, to w tym momencie, w momencie zmiany balansu bieli, on będzie przesuwał się dokładnie tak, jak mamy tutaj kształt tego naszego wykresu balansu bieli. Ok, to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie koniecznie kciuka w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się, cześć!